Dzieci w wieku 10-11 lat rywalizowały na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza w Radomiu. Nie były to zwykłe zawody, bowiem zawodnicy i zawodniczki rywalizowali o awans na Mistrzostwa Polski, które już za 3 tygodnie odbędą się w Warszawie. Zmagania toczyły się w kilku konkurencjach. Skok w dal, rzut piłeczką palantową, skok z wyż, bieg na 60 metrów i bieg na 300 metrów. Zawody są wojewódzkie, przyjechało tutaj 600 uczestników z kilkudziesięciu miast. Impreza toczyła się pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w tym wiceprezesa Tomasza Majewskiego. Uczestnicy mogli z nim porozmawiać czy zrobić pamiątkową fotografię. Na stadionie pojawiły się też radomskie gwiazdy tego sportu, m.in. Martyna Kotwiła czy Natalia Wosztyl. Dzieciaki się dobrze bawią, startują w różnych konkurencjach. No i tworzenie tych zdrowych przyzwyczajeń to jest właśnie rola związków sportowych. Żeby z jednej strony zainteresować, pokazać, a z drugiej może gdzieś tam tą iskrę sportu zaszczepić. W organizację wydarzenia zaangażował się też samorząd województwa mazowieckiego. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa, podkreślał, że samorząd chce zachęcać dzieci do aktywności fizycznej. Duża wartość, że dzisiaj ci uczestnicy chcą tu być, chcą się sprawdzić tak zawodniczo, a jednocześnie pewnie takie będzie wyłuskanie tych perełek, które później swoją przyszłość też lekkoatletyczną mogą kontynuować już bezpośrednio w klubach. Finały Mistrzostw Polski odbędą się w dniach 30 września, 1 października.